Rok 2021 był takim odbiciem po tym roku pandemicznym, więc cała branża złapała oddech. Też dzięki już później poluzowaniu limitów pożyczkowych też firmy mogły obsłużyć większą ilość klientów, więc my jako pośrednik tutaj widzimy wzrost zarówno w akceptowaniu wniosków, jak i ilość udzielonych pożyczek. Dla nas jako grupy to też był przełomowy rok, ponieważ pozyskaliśmy inwestora, szwedzką grupę Clark, która pozwoli nam już w tym 2022 rozwinąć skrzydła. Jak co roku, bo to już 7 edycja Gali Loan Awards. Jest to bardzo fajny event, który przede wszystkim z jednej strony nagradza, ale te nagrody tak naprawdę są jakimś dodatkiem do całości, ale pozwala się spotkać branżę w jednym miejscu, wymienić doświadczeniami, porozmawiać no i też w jakiś sposób podsumować sobie ten 2021 w tym wypadku rok.